Hej wszystkim, witam Was w tym nowym filmiku na kanale Louczy. Dzisiaj powiem Wam niektóre wyrazy, co brzmią tak samo po włosku i po polsku, ale mają inne znaczenie. No to zaczynamy! Pierwszy wyraz na przykład to jest droga. Nie mówcie tego, kiedy jesteście... kiedy jesteście we Włoszech, bo mogą zrozumieć, że mówicie o narkotykach. Dlatego okej, następny wyraz. O, teraz mamy firma. Firma po włosku to znaczy podpis. Następny wyraz to jest lupa. Lupa po włosku to znaczy wilk. Następnie mamy lato. Lato po polsku to wiemy. To znaczy, kiedy idziemy nad morzem. A po włosku lato to znaczy na przykład lewa strona muru na przykład. Później mamy na przykład skarpeta po włosku, czy to się skarpeta i to znaczy czyścić talerz, jak tutaj możecie zobaczyć, chlebem. Następne słowo to jest cena po włosku, czy to się cena i to znaczy obiad. Później mamy mizeria. Mizeria po włosku to nie jest sałatka, tylko to jest bieda. Później mamy koperta. Koperta po włosku to jest... po włosku koperta to jest koc. Później mamy dywan. Po włosku divano. To znaczy sofa. Później mamy skarpa. Skarpa po włosku to znaczy but. Po włosku tata to znaczy opiekunka. Właśnie mój brat, kiedy był w przedszkolu, mówił tata, tata. I nauczycielki myślały, że mój tata to był opiekunem mojego brata. Następne słowo to jest tapeto. Po polsku tapeta. I to znaczy dywan po włosku. Później mamy panna. Panna po polsku to znaczy dziewczyna. A po włosku panna to znaczy bita śmietana. Później mamy impreza. Impreza po włosku to jest przedsiębiorstwo. Następne słowo to jest kapitał. Kapitał po polsku to znaczą duże pieniądze, a la capitale albo capitale po włosku to znaczy na przykład Warszawa w Polsce, to znaczy miasto, najważniejsze miasto w Polsce. Okej, filmik się skończył. Życzę sobie, żeby Wam się spodobał i papa. Widzimy się w następnym filmiku. Okej.